zaczynały pójść nie tak w zwykłym dziecięcym show, w którym główną rolę ma pewna dziewczynka oraz owca. Otóż okazuje się, że bardzo wiele mogłyby pójść nie tak. Na przykład owca może przypadkiem stać się naszym obiadem, mimo że sama tego nie chce. Przybijanie czwartej ściany, zagadki rozsiane po strychu oraz tajemnicze kasety. To jest to, na co czekaliśmy parę długich miesięcy. Chodźmy do Zestem Dizisowski, a to jest pełna wersja Amanda The Adventurer. Nie wiem, jak długa jest ta gra, ale jeżeli będzie na więcej odcinków, to mam nadzieję, że będziecie na to chętni. Jeżeli tak, to standardowo możecie strzelić łapeczkę w górę i dobić 10 tysięcy, ale na razie rozpoczynamy, ponieważ już się nie mogę doczekać. Fajny plusik, mamy język polski, jaki to jest piękne. Riley, jeśli to czytasz, to znaczy, że już mnie nie zobaczysz, chyba że w następnym życiu. Chciałbym ci pomóc, ci to wszystko wytłumaczyć, ale nie wiem, ile pozostało mi czasu, a jest jeszcze całe mnóstwo rzeczy, które muszę zrobić, zanim odejdę. Piszę ten list z dwóch powodów, by się z tobą pożegnać i przekazać ci w spadku mój dom w Kensdale. Nie wiem, czy nie popełniam teraz błędu i bogowie wybaczcie mi, jeśli tak jest, ale musisz coś dla mnie zrobić. Gdy się już zadomowisz, idź na strych, poszukaj tam taśmy VHS i ją obejrzyj. Ostrzegam cię jednak, że gdy już to zrobisz, nie będzie odwrotu. Uważaj na się, skarbie, na zawsze twoja ciocia Kate. Okej. To ciocia Kate nas właśnie wrobiła. Jesteśmy na strychu i chyba wszystko już działa. Wszystko już działa. Do wszystkiego możemy zajrzeć. Tego nie pamiętam na pewno, no ale w każdym razie myślę, że wszelkie zagadki będziemy mogli na bieżąco tutaj sprawdzać. Najważniejsze to jednak odpalić pierwszą naszą kasetę, albo... Nie, ten list już przeczytaliśmy, a tej laźniki to ja wcześniej nie widziałem, to ja nie wiem, czy ja chcę ją widzieć. W kuchni. Dobra, czyli zaczynamy ten etap, który już znamy. Nie, czyli tam będziemy musieli pewnie coś przyrządzić. Cześć, jestem Amanda, a ja jestem owcia. Dzisiaj będziemy robić placek jabłkowy. A ja wolę placek brzoskwiniowy. A jaki jest twój ulubiony placek? A dla... Czy oni to... Nie, oni chyba tego nie połączyli ze sztuczną inteligencją, nie? Bo... brzmi pysznie. Tam chyba można było coś innego wpisać. Dzisiaj będziemy robić placek jabłkowy. Najpierw musimy pokroić jabłka. Czy wiesz, czego możemy użyć do pokrojenia jabłek? Yes. Nie możemy tego użyć. Czy my po polsku wpisujemy? Ja nie mogę. Oni się postarali. Chyba nie powinniśmy tego robić sami. Zawsze dobrze jest być odważnym, gdy jest się samemu. Patrzcie, jestem piratką. Nie rób tak. To nie wygląda bezpiecznie. Dobrze. Teraz pokrójmy jabłka. To było trudne. Mamy prawie wszystko, co potrzebne do zrobienia naszego placka. Potrzebujemy już tylko cukru. Czy wiesz, gdzie trzymamy cukier? Czy jest w spiżarni, lodówce, czy może w zlewie? Teraz trzeba tutaj... A, tam zlewie nie ma. Nie, spróbuj jeszcze raz. Świetnie, zróbmy placek. Czujesz jabłka i cynamon? Czemu to wygląda jakby... To był shocked face, kropka PNG, to ciasto. Nie powinniśmy sami używać piekarnika. Zawsze powinniśmy prosić rodziców o pomoc. Nie jestem pewna, gdzie teraz są. Musimy sobie poradzić sami, owcio. Owciu. Najpierw 425 stopni. Następnie umieśćmy jabłka do blaszki do pieczenia. Włożymy do piekarnika i piec przez 40 minut. Nasz placek jest gotowy. Nie mogę doczekać się, by go zjeść. Owciu, zjedzmy trochę placka. No dobrze, to zjemy. Trochę placka, o. Już nam wszystko przygotowali, także ja się z tego powodu bardzo cieszę. Wkładamy to, wkładamy to, wkładamy to. To, cyk, no kurczę, wejdź tam. Może trzeba jednak to zrobić w ten sposób, żeby to jakoś połączyć ze sobą. Nie? Nie możemy tego zrobić. Sekunda, bo chyba coś pokiczkałem teraz. No, szczerze wam powiem, obsługa tego jest ciężka. Włożyliśmy jabłko. Ej, co ci się nie podoba? Aha, no bo ja nie ustawiłem tego. Najpierw musimy ustawić to na 40 minut i teraz powinno zadziałać. Tylko, że Franca mi rozrzuciła wszystko. Teraz przyjmiesz moją ofiarę? Dziękuję. O, dostaliśmy od razu kasetę. Smakuje jak placek.
No nie powiedziałbym. W twoim sąsiedztwie. Hi friends. Cześć, I'm Amanda. Jestem Amanda. And I'm Wooly. CBF. What do you like best about your neighborhood? Co najbardziej lubisz w twoim sąsiedztwie? Czy tam jest narysowane po śmierci coś? A, i tam też, i tam też. Chciałabym wysłać coś specjalnego mojej sąsiadce, nie przyjaciółce, tam było. Czy wiesz, gdzie jest sklep? Nie, to nie ten sklep! Nie, zapisane na nim store. No nie jest napisane, no masz rację. Dobra robota, chodźmy do sklepu. Wybierzmy kartkę. Ona mi pomogła, gdy było mi smutno, jaką kartkę powinna mi wysłać. Myślisz, że to będzie dobre? Świetnie, znalazłam idealną kartkę. 150325. Czyli będziemy musieli też czas obejrzeć. I zapisywać to na bieżąco. Mamy tutaj CBF. Chcę sprawić mojej przyjaciółce wyjątkowy smakołyk. Gdzie znajdę smakołyk dla mojej przyjaciółki? Oczywiście tutaj. Dobra robota. Czy ty je wyślesz pocztą smakołyk? No nie wiem, chciałbym mu ufał. Wszystko tak pięknie pachnie. Chcę kupić mojej przyjaciółce jakieś... Co to było? Możesz mi pokazać, gdzie są ciasteczka? Chcę zobaczyć, co się stanie. Co jest? Ona chce ciastka. Te wyglądają tak smakowicie. Mamy jeszcze tylko jeden przystanek w sąsiedztwie. They live pretty far from me, so we need to mail it. Wow, it's getting late. Robi się późno. Większość sklepów jest zamknięta. Raczej nie możemy tego teraz wysłać. Muszę to wysłać mojej przyjaciółce. Czas udać się na pocztę. Let's send this package to my friend. To paczkę do mojej przyjaciółki. Jej imię to? Wait. Chwila. I don't remember. Nie pamiętam. Możesz mi pomóc? Możemy wrócić jutro. Nie musisz tego teraz wysłać. Nie, muszę to wysłać mojej przyjaciółce. Pomóż mi. Do kogo musi trafić paczka? Do Kate! Mam nadzieję, że mi dostaniemy ciasteczka. I ja pierdzielę. Dostaniemy ciasteczka, na pewno. Teraz będą ciasteczka tutaj. Jak wyjdziemy, będą ciasteczka. Amen. Follow us to fun. Nie dostałem ciasteczka. A, to jest to. Tylko, że... Wcześniej było Corner Store. Ej, no nie, nie będę musiał chyba tego czasu oglądać, co? Chyba jednak, bo... CBF? Nie no, bo... Było F chyba, nie? Post Office. No tak, było F. C? CBF! Kolejny Beethoven. No my mieliśmy tutaj ewidentnie do czegoś chyba kodzik. A na razie podążajmy za tym. No tutaj to możemy sobie na spokojnie otworzyć, wiadomo w jakiś sposób, ale no nikt nie będzie chyba tego chciał tak robić. Bo i tak dostaniemy odpowiedzi, które tu są. O, to ty. Cokolwiek zrobisz, nie? O, oh, wow. Czemu wystaje kość? O nie! Owcze miał wypadek. Wypadek mamy, gdy dzieje się coś złego, ale nie jest to niczyja wina. Wypadki mogą zdarzyć się w domu, w szkole, na placu zabaw. Prawie wszędzie można zrobić sobie krzywdę. O 3:45 tego południa
Molly tripped and fell. 3, 4, 5. Ja nie próbowałem. Gdzie na owcie widać, że stała mu się krzywda? Kolano. Głowa nie działa. Czekajcie, co innego mogło być? No tutaj właśnie z tymi słówkami będzie ciężej, nie? No bo one się tak... No kolano. Bo pan jest, to byśmy mogli tutaj jakoś się bawić, nie? Coś, co ma podobną już literę, ale co ma tyle samo liter, co kolano? Co ona zapytała mnie? Chyba nie da rady pomóc. Ale co ona chciała ode mnie? Nie chcesz pomóc? Pomogę? Dlaczego w ogóle tu jesteś? I żurać się do... Marnujesz mój czas i kończy mi się cierpliwość. Lekarz! Nie wiedziałem, co ona pytała, nie słuchałem jej. Idziemy do lekarza. Cztery, sześć. A no dobra, chodźmy tam, gdzie trzeba. Chodź, wyleczymy owcie. Dobra, widzę, że ona powoli zamykała każde możliwe miejsca. Amanda, to naprawdę boli. Czyli faktycznie mu kość było widać. 22:15. 50, sorry. 2250. Trzeba będzie to potestować zaraz. Teraz możemy obejrzeć kości owci. A! Dostaliśmy na tyle dużo podpowiedzi, że musimy teraz w jakiś sposób to wszystko ogarnąć, nie? Hamel, follow us for fun. Ej, to jest zepsute dalej. Nie możemy pauzować. Dobra, dostaliśmy zegarek. I... Tutaj była... Nie wiem do końca, czy to było tak, bo były dwa różne, znaczy różne czasy były. I co, coś dało? Coś się otworzyło gdzieś? Nie wiem. Coś musimy teraz posprawdzać. 2-2. 5-0. Nie, chyba nie. 2250, 345, 345. Może tutaj musi być 2250. Może? Jest, działa! Ale co to dało? Co nam to dało? Jest PM, jest PM. To już nie działa drugi raz. No ale dlaczego? I teraz tak, mamy tutaj jeszcze jeden zegar, ale w nim nie mamy... wskazówki. I mamy jeszcze z tych wszystkich trzech, mamy tak, 3:45, 22:50, czego użyłem teraz, i 4:06, tylko nie wiem właśnie, która wskazówka była która. Tutaj jeszcze jest właśnie zegar, który trzeba było może obczaić. Zrobimy tak, że była 6:00 na jednym z zegarków i albo będzie 6:15. Nie zadziałało, to spróbujemy zmienić to w... No, co ja mogłem tutaj. Nie, to też nic nie dało akurat. To też nic nie daje. Co to jest? To jest jakiś symbol. Ej, nie psujmy na razie nic. One mają różne symbole. Dobra, czyli to jedno mamy z głowy. Pytanie, czy ja faktycznie będę musiał tego drugi raz użyć.
Jest coś do podlania. Grzyby nawet mamy. No jeszcze spróbujemy dokładnie taki sam czas zrobić, jak jest tu. Tylko, że tu będzie tak. No ale to nie ten czas. Jeszcze jakie mamy? 22 i 3. 45. 3. 45, czyli tutaj. Dobra. Mamy dwa zegary, które już działają. 10:50. To teraz jeszcze ten musi zadziałać jakoś. Albo jeszcze jakiś inny będzie. No ten na pewno będziemy go potrzebowali, tylko że nie mamy wskazówki jednej. I tutaj jest problem. No bo tak. A może tutaj spróbujemy też 3:45 zrobić? Nie, też nie działa. 3:45, 22:50 i 4:06. 4:06! Dobra, czyli to nie to. A to też nie. Jest, działa! To mi się pomyliły godziny. I co dostaliśmy? No ale tego już nie możemy użyć. 5:15. 5:15. 0:5:15? Tutaj na przykład? Pytanie, czy to jest 0? Jest 0. 0:5:15? Nie, to nie tu. Teraz tak, tu nam pokazuje, którą godzinę. 5:15, 5:15, 5:15. Tu co mamy? Tu nawet nie możemy wejść do tego. Tu, no niestety są jakieś symbole, których na pewno nie ma co zgadywać. No i 5:15 to jedyne, co moglibyśmy zrobić, to ustawić sobie na przykład... Tutaj, nie? Dokładnie tą godzinę musimy ustawić w tym miejscu. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Bo to może być zegar związany zupełnie z czymś innym. A jeszcze jest... Ej! Tu był safe! Prawda? Tu był safe wcześniej. Pięć, 15. Tik-tak, tik-tak. Tutaj coś było. 5:00 pewnie. Władza nad czasem. Słuchajcie, udało się, kolejna część. Safe numer 8, 2, 6. 8, 2, 6. No zapiszemy sobie. 8, 2, 6. Bingo. No bałem się, że będą trudne te zagadki w tej grze, ale nie są jakoś trudne. Na razie przynajmniej, bo może się okazać, że wiecie, przelecimy przez wszystkie zagadki, jak zagadki jak chce, a się okaże, że są... Łatwe nie bez powodu. Piękny dzień na piknik, prawda? Co lubisz iść na pikniku? Brzoskwinie. O, zupełnie mi się nie podoba. Co? Amanda? Co to za zapach? Nigdy nie czułem czegoś takiego. Nie wiem, Owciu. Masz rację, to brzydki zapach. Owcia się zesrał ze strachu chyba. No, jej nie możemy zaznaczyć. Wygląda dobrze. Robisz to celowo. Podoba mi się ten nagle wzrok. Robisz to celowo, gościu. Fuj, masz rację. Ta kanapka śmierdzi, bo gnije. Ten pięćzewa też gnije. Wiesz dlaczego? Rzeczy gniją, gdy nie są już żywe.
Wiesz, co jest przeciwieństwem słowa żywe? Martwe. Zgadza się. Pięć drzewa jest martwe. Martwe to przeciwieństwo żywego. Brawo! Rośliny mogą umrzeć, jeśli dostaną za mało światła lub wody, albo jeśli zachorują. Wróćmy na nasz miły piknik. Zwierzęta też mogą umierać w różny sposób. Spójrz na biednego pana lisa, jest martwy i gnije. Jak myślisz, co go zabiło? Pistolet, nóż, czy jagody na drzewie? Właśnie od gnata? Nie sądzę, że to było to. Nie, raczej nie było to. Spójrz na jego śmieszny język, ale głuptas. Co go zabiło? No jagody. Czy nie byłoby miło, gdybym mógł nam powiedzieć? Panie lisie, co spowodowało, że umarłeś? To była stara, brzydka pułapka na niedźwiedzia, która była za krzakiem. Pan lis nawet nie wiedział, co go dopadło, aż było za późno. Amanda, to zaszło za daleko. Nie podoba mi się to. Widzieliśmy dziś tak wiele rzeczy. Gnijącą kanapkę, gnijące pięć drzewa i głupiego i starego gnijącego pana lisa. Czasem czuję, że ja też gniję. Ale wydaje mi się, że jest daleko. Amanda, nic tu nie jest zgniłe. A ty co o tym sądzisz? Myślisz, że wszystko gnije? Nie, Amanda, nie pytam ciebie. Odpowiedź na moje pytanie. Tak? Tego właśnie się obawiałam. Czy ja zrobiłem pierwszy ending w tej grze już? O, przyszła po nas. A nawet nie rozwiązaliśmy jeszcze wszystkich zagadek. Chyba gnijesz. Ale znamy już kodik do sejfu. I myślę, że od razu bym chciał spróbować. Makabryczny koniec pierwszy ending jest. Myślę, że ona się po prostu na mnie wkurzyła za to, że powiedziałem, że ona gnije. Ej, to od zera jesteśmy kompletnie tutaj? Godziny? No, od zera. To zobaczmy, co jest w sejfie. Nie w tą stronę zrobiłem. 8, 2, 6. Tak? Taki był kodzik? 8, 2, 6. Albo 5. O, teraz możemy pauzować. Czerwony, niebieski, żółty, beżowy. Ziemniak, liliowy, żółty. Ale do czego to będzie? Czerwony. Pomarańczowy. Niebieski. Nie ma tutaj takiego. Z czymś może trzeba to przyrównać. W twoim sąsiedztwie. On jest związany z moim sąsiedztwem? Droga pani Park, wiem, że minął sporo czasu, odkąd ostatni raz mnie widziałaś, przysięgam, biblioteka była niekiedy jedynym miejscem, w którym czułam się bezpiecznie i zawsze będę ci za to wdzięczna, za bycie kimś, komu wiedziałam, że mogę zaufać. Biblioteka, może to kolejna odpowiedź. Dokumentacja szkolna, skargi na zachowanie, spotkaj się, by zbadać się wyjaśnione sprawy zniknięcia. Na początku oglądał program... Kiedy doszło do zmiany? Budynek wciąż tam jest. Sprawdzenie. Kate. 12 marca. 93. Alejandro Phillips. Śledztwo trwa. Potencjał. Dziękuję za wrotki. Zobaczmy, co się stanie, jak... Damy teraz guzik. I możemy pauzować. Pytanie właśnie, czy to dobrze? And I'm Wooly.
Today we're going to make an apple pie. No dobra. My favorite is peach pie. What's your favorite kind of pie? That sounds delicious. We can't use that. Nie chcę tego żyć. Czy ja mogę już przewijać? We can't use that. Dobra. We can Spauzuj. Piekarnik. W piekarniku nic nie ma. Ale nie, mamy tutaj jabłko. Tylko tacki nie mamy osobno. Patrzcie, jest tutaj dokładnie to, co widzieliśmy na lodówce kiedyś. To nie zadziała. Co jest? To może być ciekawe. Co tu mamy? Czerwony, pomarańczowy, niebieski, beżowy, ziemniak, liliowy, żółty, fioletowy, blady, różowy. Ty jesteś kwiatkiem różowym. Ale co ja mam z tobą zrobić, kwiatko? 3:45 była. I co ja mam z nim zrobić? Dlaczego mam spauzować? Co tu się dzieje w ogóle? Co jest? Dlaczego dostaliśmy ser? Placek z mięsem, 200 gram ziemniaków, 200 gram pieczarek, 350 gramów mięsa, rozgrzej piekarnik do 525 stopni Celsjusza. Chyba cię pogrzało, gościu. Piecz przez 50 minut. Przez 50 minut! 5000 stopni! Ziemniak? To księżyc. Może nam ziemniak wyrośnie? Nie. I to? Nie. Nie. Bo mamy tu jedyny dostęp wody, jaki jest to w tym miejscu. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Pieczarki. Pieczarki mamy? Mamy, hodujemy własne. Ziemniak nam rośnie. Nieźle, dobra, niech będziemy humor, a nie pieczarki. Dobra. I potrzebujemy mięsko. Tylko, że nie mam mięsa, mam tylko ser. Chyba już wiem. Mamy już mięso. To będzie dosyć specyficzne danie. Ratatuj się, kto może, gościu. Możemy już ziemniaka, bulwę wyciągnąć? Nie no, spróbujemy jeszcze chwilę. Ja albo myślę, że ziemniak już jest. Może nie da się go wyciągnąć po prostu. Zapomniałem, 520... 5 stopni i... 50 minut, tak? 50 minut. Dokładnie. Jeszcze raz sobie to połóżmy. Albo niech to leży na glebie. Cyk, cyk, cyk. Mam nadzieję, że działa. Ja pierdzielę. Zrobił. W twoim sąsiedztwie dostaliśmy, ale... Recykling Sony Achievement Get. No zobaczmy, co to będzie. Hi there, I'm Amanda. Cześć, jestem Amanda, jestem Mowcia. Amanda, możemy... Nasi przyjaciele mogą wrócić do sąsiedztwa? To wspaniałe. Podoba mi się, że w moim sąsiedztwie jest całym mnóstwo przyjaciół. Nie żyją. Chcę wysłać coś specjalnego mojej przyjaciółce. Ale najpierw muszę iść do sklepu, żeby kupić kartkę. Widzicie, co tutaj jest po lewej stronie? Jest naklejka właśnie z nią.
Dobra, zobaczmy inną rzecz teraz. Coś się zmienia? Ty gościu, nie? Jesteś podejrzany. Ale on nie działa w ogóle, nie? Tego bym na razie nie odpalał, bo się boję, że zepsujemy zagadkę, ale... Tutaj nie mamy, jak widzicie, już dostępu do pianina. No to może. Chodźmy do sklepu, zobaczmy, z czego ona chce tak naprawdę. Stało się coś złego. Musimy zagrać tą melodię. Nie mam pojęcia jak. Naprawdę nie mam pojęcia, jak mamy ją zagrać. Nuty na litery? Tak to... Nie wiem, czy to wiecie, ja muzycznie to ja słaby jestem. Może teraz zagram nawet. O, to byłoby ciekawe. Mamy F, to jest A. Teraz do góry nogami jest C. A, fa, ca. Fakade wyjdzie. Ja już chyba widzę. Moment, to chyba nie o to chodziło do końca, ale zaraz zobaczymy. Czy jak zagram to, to coś się zmieni? F. Staliśmy kasetę specjalną, słuchajcie, no już jest ciekawie. Okej. Czy możemy wyjąć kasetę? That's not the right card. I don't think we want this. I think Amanda is confused. Chyba jest. Mam tajemnicę. To moje urodziny. Może da nam się jej pomóc. Śmiałeś kartkę, przyjaciółko. Chyba się udało. Założę się, że twoje przyjaciółce naprawdę spodoba się ta kartka. Moja przyjaciółka to... Kate. Kate. My friend is having a birthday. I want to get my friend a special treat. Where can I buy a treat for my friend? Oh, I know. Let's get them some nice candy. Do you know where the candy store is? They don't have anything. Nie mają tego, czego need. Potrzebujemy. Ej, kolorki tu są w sumie. Jest zielony, czerwony, niebieski i czarno-czerwony. Nie, to chyba nie ma znaczenia. Wait, why did you do Co ci przyszło do głowy? Teraz nie znajdę sklepu ze słodyczami. Nie wiem, gdzie iść. Możesz mi pomóc? Nie rób tego. Nie chcę tam iść. Powiedziałam, że nie chcę tam iść. Nie, dlaczego? Co się dzieje? Co jest? Możemy włączyć tą kasetę? Nie możemy. This isn't the candy store. To nie jest sklep z słodyczami. Nie ma tu nic, czego bym chciała. Może zabierzesz nas gdzieś indziej. Chcę sprawić mojej przyjaciółce wyjątkowy smakołyk. To nie jest śmieszne. Aha, nie możemy go oznaczyć. Let me out of here! Oh, Amanda. That's a nice birthday card. Boże, chcesz od razu ją wręczyć. Will you address the card? Who should I send this to? I don't think it's their birthday. Owciu, to twoje urodziny. Posrane. To jest posrane. O, dobre. Zobaczmy kolejną część. Gdzie jest nasza solenizantka? Zwykle mama trzyma moje pieniądze na słodycze. Co? Chodź, Lauren. Mamy dla ciebie specjalną niespodziankę. Jest zajęta. Ona jakby mnie w ogóle nie słyszy. Musimy poznać na nowych zasadach. Wiesz, chwila. Niech coś spróbuję. Co wyjaśni wielką niespodziankę na wideo? Lauren, honey! Lauren, mamy tort i lody. Twoje ulubione ciasteczka. Czy nie jest głos tej osoby, która chowała te kasety? Lauren? Lauren? Była ta lalka, widzieliście? Lauren? Lauren? Ja wiesz, że ta lalka wygląda jak entity. Jakieś z...
Ale dlaczego my zabraną tą... Czekajcie, to jaka kaseta teraz będzie? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać chyba. Zabrałeś mnie. Gdzie? Moment. Co? O co tu chodzi? Może po kolei trzeba te sklepy namalować, czyli... Czyli tak jak były. Najpierw był sklep mięsny, słodycze, ale to nie to. Co jest? Moment. Teraz nie kumam nic. Dobrze, że wiem, jaki był ziemniak. W twoim sąsiedztwie. To jest też istotne chyba, ale... Bo nie da się trzech naraz. Ale on pokazuje! Dlaczego mięsny jest pierwszy teraz? Czy to coś zmieni nam tu? Do that! Now I can't find the candy store! I don't know where to go! Can you help me? Może... Teraz? No to nic nie da. To nic nie da, bo nie wiem... Może jak to na... Myślałem, że jak to pokolorujemy, to może będziemy widzieli przynajmniej... Gdzie co? Ej, moment, a może... Jak pokolorujemy te dwa? To nic nie da chyba. Czemu to tak działa dziwnie? Tak jakby Amanda nie chciała zrobić czegoś złego, tylko... Wiecie co, ja bym to zostawił na kolejny odcinek, tak szczerze, jeżeli macie jakieś propozycje, co z tym fantem zrobić, to dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, bo ja szczerze nie mam zielonego pojęcia na ten moment. Na tym bym stanął, bo ja nagrywałem cię jeszcze też Escape the Backroom z Wezą i nie mam szczerze pomysłu. Mam nadzieję, że wszystko się zapisało do tej pory, chcę tylko zobaczyć, czy się zapisało, jeżeli nie, no to wiadomo, że będziemy w stanie do tego jeszcze wrócić. Dlatego tak, mamy to. To jest dokładnie miejsce, w którym zakończyłem, więc widzimy się kolejnym razem. Po zobaczenia. Mam nadzieję, że rozwikłamy tą zagadkę do kolejnego razu. Postaram się sobie tego nie spoilerować. Mamy nawet te dwie kasety. Coś jest nie tak z tym rysunkiem, nie wiem jeszcze co. Muszę się dobrze zastanowić, a wy mam nadzieję mi w tym pomożecie. Cześć!